Cześć, witam na kanale Detektyw Radzi, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o metodykach obserwacji, dlatego zapraszam. Zanim przejdę do odcinka, oczywiście rozwiązanie konkursu comiesięcznych okazji. Ta seria się rozpoczęła dopiero i w miesiącu kwiecień było do zdobycia 25% zniżki na wybraną przez Was usługę. To są okazje, które będą pojawiały się co miesiąc. Nie ma tutaj żadnej reguły, że to będzie jakiś określony czas, po prostu może być to każdy dzień w miesiącu, gdzie po prostu będą zrzucone tylko te osoby, które faktycznie nadzorują bardzo mocno, oglądają kanał, będą poinformowane. A co należy zrobić? Zasubskrybować kanał i kliknąć dzwonek, aby być na bieżąco i żeby takie okazje Wam nie przeszły przed nosem. Jedyna pani, która odpowiedziała prawidłowo i w zasadzie skomentowała ten odcinek i odpowiedziała na pytanie, które brzmiało, jak nazywa się urządzenie, które pierwsze zaprezentowałem w odcinku, które zostało tam wskazane, a mianowicie o elektrycznym szpiegu. Oczywiście jest to Spylogger. Pani, która skomentowała to i podała prawidłową odpowiedź, wygrywa, a jest to pani Karolina Daneluk. Gratuluję bardzo. Na pewno po odcinku, czy teraz ten weekend postaram się do Pani jakoś skontaktować. Będę pisał, mam nadzieję, że uda nam się zgrać i ustalimy warunki, jak tutaj Pani tą nagrodę może sobie odebrać, ale to wszystko już między nami. Przejdźmy do tytułu dzisiejszego odcinka. Metodyki obserwacji. Dla mnie metodyki obserwacji są dwie. Albo terenowa, albo elektroniczna. I co się kryje w metodyce terenowej? A mianowicie, w metodyce terenowej kryją się trzy punkty. Pierwszy punkt to jest obserwacja bezpośrednio figuranta, czyli chodzimy krok w krok, wręcz za figurantem i jaki sprzęt tutaj jest stosowany. Stosowane przeze mnie sprzęty to telefon z dobrym aparatem. Ja w tym momencie stosuję Motorola G9 Power, dlatego że bateria bardzo długo wytrzymuje w porównaniu do wcześniejszego telefonu, który miałem, czyli Sony Z5 Compact. Faktycznie telefon Motorola bardzo długo trzyma tą baterię, mimo że używam bardzo dużej ilości aplikacji. I no może nie trzyma tych 4 dni, tak jak tu pisze producent, podejrzewam, żeby gdyby nie używać tej ilości aplikacji, która pochłania dużą, jakby nie było, duży procent energii, no to może i by wytrzymała te 4 dni. Ale chociażby 2 dni wytrzymało, takie pewne 2 dni, no to już by było to ułatwieniem. Już nie mówiąc o tym, że Sony Z5 strasznie się grzał. Naprawdę to było bardzo uciążliwe i niekomfortowe. I też czasami odnosiłem wrażenie, że ten telefon po prostu eksploduje albo się zniszczy i tyle, i padnie. Więc tego typu sytuacje nie mogą się pojawić podczas działań terenowych i nie tylko. I trzeba mieć pewność o tym, że ten sprzęt wytrzyma jednak. Dlatego podjąłem decyzję o zmianie telefonu i telefon Motorola G9 Power póki co jest dla mnie telefonem w zupełności wystarczającym. Cena jest bardzo kusząca, jeszcze z tego co tam widziałem dalej w ofertach. Oczywiście każdy sprzęt, który będzie wspomniany przeze mnie w każdej metodyce obserwacji, będzie w opisie dla Was, będą w opisie linki, żebyście mogli sobie spokojnie zobaczyć. Nie będę wyszczególniał każdego sprzętu, dlatego że na to przyjdzie pora, bo każdy sprzęt będzie miał swój odpowiedni odcinek. Idąc dalej tą metodyką obserwacji terenowej, czyli tą bezpośrednią metodyką, krok w krok wręcz, nic innego jak to, że faktycznie chodzimy za tym figurantem, czy to obserwacja z jakiejś ławki, czy to bezpośrednio właśnie chodząc za nim, czy to wejście do restauracji, baru i tak dalej, jakiejś galerii. Oczywiście nie pomijając obostrzeń, które są w tym momencie, no to jest utrudnienie, tak, bo wiele rzeczy jest pozamykanych. No ale w trakcie, gdy to nie jest pozamykane, no bo też to się uwolni za jakiś czas wszystko oczywiście. I to też jest stosowane przez wielu detektywów, nic tutaj nadzwyczajnego, to żeby być blisko figuranta i widzieć, co wykonuje. Więc albo telefon komórkowy z dobrym aparatem, albo kamera cyfrowa, czasami jeszcze kamera nasobna, która też może ukryć, czy no rzadko, ale jednak tam czasem się zdarza kamera, która jest faktycznie do maskowania, ten z takim guziczkiem tak zwanym. Kamera rzadko stosowana, ale zdarza się czasami. Kolejnym podpunktem w obserwacji terenowej jest obserwacja z drona. Z drona, dlatego że ja stosuję drona, wiem, że jest niewiele biur, które używają tego typu metodyk. U mnie jednak to się sprawdza. Ja od samego początku miałem drona, nie tego samego oczywiście,
Tamtego drona już nawet nie potrafię znaleźć gdzieś w ofertach, żeby wam was nakierować, jak ten dron wyglądał, jakie miał specyfikacje. No ale miał o wiele słabsze specyfikacje, o wiele bardziej jest wytrzymały ten obecny mój dron, który mam, czyli DJI Spark. Jestem z niego mega zadowolony. Udało mi się go trafić w bardzo dobrej cenie, w pełnym ekwipunku. Ekwipunek to jest ten taki najbogatszy, więc tutaj jest pełne pole do popisu, a dron przydaje mi się dosyć często, już kilkanaście razy był wykorzystany ten dron do celów zdobycia materiału albo materiału do analizy dalszej, na dalsze etapy działań. Czasami jest jedyną opcją, gdzie dron może wykazać coś cokolwiek, bo nieraz sytuacja jest taka, że nic innego nie pomoże, żaden inny sprzęt nie pomoże, nie wykaże czegoś, a dronem można załatwić temat czasami w 5-10 minut. Dlatego uznaję, że obserwacja terenowa z drona jest czymś, co tutaj należy o tym powiedzieć i to włączyć do tej obserwacji. Kolejnym podpunktem w metodyce terenowej jest śledzenie z auta. Coś, co jest klasyczne, czyli jeżeli jeździmy za figurantem czy figurantką, to wiadomo, że obserwujemy z samochodu. A cóż tutaj się może wiązać za sprzęt z tym? Oczywiście rejestrator samochodowy. Ja wam daję w opisie linki do dwóch kamer, które na przykład proponuję, bo będę chyba teraz zmieniał z jednej na drugą, dlatego że ta druga, nowocześniejsza, ma lepszy night vision, czyli tą opcję w nocy. No ale to też zobaczymy w realiach, jak to wygląda. Powiedzmy, że ta kamera nie kosztuje fortuny, więc chyba jednak tutaj zaryzykuję. A nawet jeżeli to zawsze mogę ją komuś prezentować, bądź jeżeli ona nie będzie spełniała takich super kryteriów dla mnie, do moich działań, no to ewentualnie zobaczymy, co się z nią dalej stanie. Chociaż producent zarzeka się, że jest lepsza ta opcja Night Vision w tej kamerze niż tej, co mam obecnie. Zobaczymy. No ale tutaj rejestrator samochodowy jest nieodłączny do takiej metodyki obserwacji z auta. Oczywiście kamera cyfrowa też, dlatego że jak stoimy w miejscu, chcemy zrobić przybliżenie, to obserwując samochodu jak najbardziej można to wykonać i to tak właśnie też się stosuje. Czasami też telefon komórkowy, żeby był utrwalony materiał na dwóch nośnikach, czyli na rejestratorze samochodowym, jak i na telefonie, żeby mieć obraz z dwóch urządzeń. Jeżeli obraz będzie zapisany bez żadnych problemów, to zawsze można z jednego urządzenia zrezygnować, bynajmniej z nagrania, skasować go i po co nie zajmować sobie miejsca, czasu na postprodukcję i tak dalej. Drugim punktem jest obserwacja elektroniczna. Dlatego, że obserwacja elektroniczna też jest dla mnie nieodłącznym elementem działań. A co się w tym kryje? Chociażby obserwacja za pomocą wszystkich kamer czy jakichś podsłuchów, które działają na zasadzie podłączenia do Wi-Fi. I gdzie można w każdej chwili wejść poprzez aplikację na przykład i mieć wizję czy sam dźwięk danej sytuacji w danym momencie, w danym miejscu, gdzie oczywiście to jest zamontowane, żeby nadzorować, co się dzieje. Może to być wykorzystane w momencie, jak na przykład robimy początkowe jakieś analizy, tak, i ruchy figuranta, musimy znać jakiś jego harmonogram wyjść i tak dalej, powrotów, czy do niego ktoś przychodzi, czy nie. Drugi scenariusz, czyli jeżeli klient na przykład daje informację, że wychodzi z domu i w tym momencie co będzie się działo, no to wiadomo, klient daje informację, że wychodzi i w tym momencie dopiero toczy się obserwacja i należałoby wejść przez tą aplikację i nadzorować to, co się dzieje, bądź nasłuchiwać to, co się tam słyszy i dzieje też, tak? To jest na pewno bardzo fajna, wygodna forma obserwacji elektronicznej. Kolejnym podpunktem obserwacji elektronicznej jest obserwacja za pomocą lokalizatora GPS. Temat oczywisty i chyba tutaj nie trzeba będzie zbytnio nic dodawać. Obserwacja bardzo potrzebna i z pewnością bardzo ułatwiająca szybkie namierzenie pewnych lokalizacji, jakichś spotkań, czy też to, żeby zrobić analizę, jak nasz figurant się przemieszcza w danym okresie czasu, czy ma jakieś konkretne miejsca spotkań, czy ma jakieś konkretne miejsca, gdzie lubi spędzać czas. Też takie budowanie planu, tak, czasu figuranta. Bo najczęściej ja stosuję jakieś 2-3 dni, powiedzmy, wstępne, gdzie mówię klientom często o tym, że robimy plan, analizę ruchu figuranta. I to jest na przykład poza obserwacją terenową.
to jest w momencie, gdy też jest robiona analiza elektroniczna, czyli wszystkie dane w internecie, które ewentualnie klient jeszcze nie posiada, których klient nie posiada, to w tym momencie też jest prowadzona tego typu analiza na podstawie lokalizatora GPS. Tutaj temat jest oczywisty chyba i dla każdego zrozumiały. Przejdźmy dalej. Kolejnym i ostatnim, czyli trzecim podpunktem obserwacji elektronicznej jest obserwacja za pomocą Spylogera. Co to takiego Spylogera? Spylogera po pierwsze, że był bohaterem konkursu comiesięcznych okazji, to już swoją drogą. I chyba każdy też mniej więcej wie, ten kto obserwuje kanał wie co to jest Spylogger, ale dla tych co nie wiedzą to pokrótce, bo na to przyjdzie czas, żeby dokładnie jeszcze opisować Spylogera. To Spylogger jest urządzonkiem magicznym, oprogramowaniem, które można zastosować na danym komputerze wyznaczonym przez klienta do analizy i zbioru danych i tego co się dzieje na tym komputerze w celu weryfikacji, czy następuje zdrada, czy nie tylko zdrada, bo to też w różnych tematykach jest stosowane między innymi, ale Spylogger daje nam wgląd do wielu, wielu danych, które znajdują się na komputerze. Oczywiście jest to zapisywane, przenoszone na pocztę, która ma odpowiednią pamięć i też odpowiednio zabezpieczona, żeby to nic nam nie umknęło, nic nam się nie wykasowało i żeby też nikt do tego nie miał dostępu. Więc Spylogger nic innego jak oprogramowanie, które po prostu ma dać nam dostęp do sporej gamy danych, tak, i nam wykazać wiele, wiele istotnych informacji do obecnych czy dalszych planów działań. Czymś takim dodatkowym, co bym chciał tutaj dołączyć do listy, to jest coś, co dzieje się zarówno na początku, jak i też w trakcie, a mianowicie analiza danych danego figuranta. To jest coś, co robimy na początku, czyli analizujemy internet, czy nasz klient, nasz zleceniodawca ma całą gamę, czy wie wszystko, czy nie ma gdzieś blokad założonych i nie może czegoś zobaczyć. No to my sprawdzamy, czy coś uda nam się jeszcze więcej wykopać przez internet. I to jest takie bardziej wstępne działanie. Kolejne działanie to, jeżeli chodzi o jakąś obserwację, jeszcze taką elektroniczną, to tutaj właśnie dołączam to, że można też patrzeć na ruchy figurantów poprzez portale społecznościowe. Jeżeli ktoś wstawia często na przykład to, co lubi robić, jakąś swoją aktywność, tak? No nie wiem, przykład taki wyciągnięty z najbliższych ostatnich zleceń to, że jeden z figurantów na przykład wykazywał, że często chodzi na siłownię, wykazywał dokładne dni, a ba, nawet wykazywał dokładne godziny, w jakich on tam jest na tej siłowni, więc mieliśmy już punkt odniesienia, że w tych dniach my go możemy tam spokojnie trafić na tej siłowni, oczywiście jak nie było lockdownu, jak jest teraz lockdown, no to wiadomo, ale w momencie, gdy będzie znów to uwolnienie, to mamy większą pewność, że moglibyśmy go tam spokojnie trafić i że też można go tam podpatrzeć, co takiego robi, że nigdzie nam by nie uciekł, bo mamy pewność, że on tam jest, bo sam się o tym chwali na portalach społecznościowych. I to jest tylko taki dodatek i tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeszcze raz gratuluję Pani, która wygrała te 25% zniżki. Mam nadzieję, że kolejne comiesięczne okazje, a kolejna będzie w maju. A kiedy musicie bardzo mocno nadzorować kanał, aby go nadzorować, najlepiej zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco. A subskrybować też dlatego, że jest kolejny konkurs, oczywiście drugi konkurs, gdzie są trzy nagrody. Ten duży konkurs na 500 subskrypcji. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, jak odcinki Wam się podobają. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jestem do Was do dyspozycji, dla Was do dyspozycji. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Cześć!